magnifico rettore, illustre senato accademico, eminenza, eccellenze, autorità, illustri ospiti, amici e colleghi giornalisti, signore e signori. Ringrazio di cuore le autorità accademiche di questa prestigiosa università, Cardinale Stefan Wyszyński, per avermi voluto conferire l'alto riconoscimento della laurea honoris causa in teologia delle comunicazioni sociali. Ringrazio il professor Jerzy Olenski per le gentili parole con cui ha voluto presentare la mia persona e il mio servizio. Davvero mi sento molto onorato e sono felice che ciò avvenga in Polonia, quella patria di San Giovanni Paolo II a cui tutta la Chiesa universale e quindi ognuno di noi si sente legato da sentimenti di gratitudine, stima e amore. Mi sono interrogato su quale tema trattare con voi questa mattina. Poiché non sono un teorico, ma piuttosto un lavoratore delle comunicazioni sociali, ho pensato giusto raccontare qualche episodio significativo della mia esperienza al servizio degli ultimi tre papi e trarne alcune riflessioni che possano darci un insegnamento e un'ispirazione. Rozpocznę od niezapomnianego dla mnie momentu z pontyfikatu Jana Pawła II. Papież Polak powiedział: telewizja jest wspaniałą instytucją. Teraz, gdy jestem tutaj w Rzymie, w auli Pawła VI, widzę krakowski kościół świętej Anny, który bardzo dobrze znam. Widzę też studentów, którzy mają teraz innego kardynała, którego widać w telewizji. Błogosławiona instytucja, ta telewizja. Widzę dzięki telewizji, że również młodzi ludzie w Krakowie biją brawo. Te słowa padły podczas czuwania modlitewnego ze studentami we wspomnianej już hali. A my, dziennikarze, stłoczeni wtedy w naszym małym wozie transmisyjnym, z trudem zarządzaliśmy wieloma połączeniami satelitarnymi z różnymi europejskimi miastami. Tak. Papież dzięki naszej pokornej służbie stawiał pierwsze kroki w nowej medialnej przestrzeni jego posługiwania. Mógł być nie tylko oglądany i słyszany przez pół świata, lecz także komunikować z wiernymi, do których nie mógł się udać. Mógł z nimi także współdziałać w formie swoistej obecności przez narzędzia techniczne, które jednak nie pozbawiają jej ani prawdziwości, ani intensywności. Zastanawiałem się, jak rozwinie się ta służba papieska w przyszłości. Tą optymistyczną wizją mediów, którą lubię nazywać proroczą, Jan Paweł II bardzo się cieszył. Ilu duchownych ma dziś odwagę tak wyraźnie jak on dostrzegać w mediach dobro i powiedzieć: błogosławiona telewizja. Jesteśmy przyzwyczajeni do częstego myślenia o nadużyciach występujących w mediach. Również Jan Paweł II nie był naiwny i zdawał sobie z tych nadużyć sprawę, ale o telewizji mówił przede wszystkim, że jest błogosławiona. Pamiętam też inny bardzo ważny dla mnie moment. Kilka dni po straszliwym ataku 11 września w całej Europie postanowiono uczcić ofiary zamachu 3-minutową ciszą w samo południe. Rano agencje telewizyjne zaczęły dzwonić do centrum telewizyjnego w Watykanie, pytając: a papież co w tym czasie robi? Otrzymamy jakieś obrazy? Powiedziałem o tym księdzu Stanisławowi Dziliszowi i już o godzinie 12:15 mieliśmy obrazy klęczącego w kaplicy papieża
pogrążonego w cichej modlitwie. I te obrazy obiegły świat i stały się wtedy ogromnym pokrzepieniem dla niezliczonych rzesz ludzi. Oczywiście tamtego poranka Jan Paweł II modlił się już od kilku godzin bez naszej sugestii. Kiedy jednak dowiedział się, że ludzie pragną ujrzeć go jako współuczestnika bólu i męki ludzkości, modlącego się za ofiary zamachu, bez wahania zgodził się na to. Albo kto może zapomnieć obrazy z rozmowy Jana Pawła II z zamachowcem Alim Akçą. Spoglądając na nie z perspektywy czasu, myślę, że być może pozostaną one najbardziej poruszającymi i znaczącymi symbolami całego pontyfikatu. Są one przecież konkretnym i sugestywnym obrazem chrześcijańskiego przebaczenia, jak i w naszym życiu, a nawet w naszej epoce, mogliśmy zobaczyć. Jednocześnie pewna naturalna i religijna wrażliwość skłoniła mnie i innych do zastanowienia. A może nie jest to odpowiedni moment do nagrywania przez wścibskie oko kamery? Dzisiaj jednak możemy powiedzieć, błogosławiona telewizja, dzięki której mogliśmy to zobaczyć i w której to wydarzenie będzie dostępne na zawsze. Jest to głoszenie Ewangelii gestami. Jan Paweł II miał rację, pozwalając się sfilmować. Któż może zapomnieć o gestach papieża Polaka w różnych ważnych miejscach, w których się znalazł podczas licznych podróży apostolskich. Jego postać przed ścianą płaczu świątyni jerozolimskiej i jego dłoń wkładająca modlitewne przesłanie w szczelinę muru albo uścisk stóp ukrzyżowanego w dniu przebaczenia z okazji wielkiego jubileuszu. Są to gesty, które tworzyły historię, które są kamieniami milowymi w dziejach Kościoła naszych czasów. Jan Paweł II przeżył więc swój niezapomniany pontyfikat przed otwartą kurtyną i te 25 lat swojej posługi przekazał historii również dzięki pracy mediów. Tym sposobem, przeżywając na naszych oczach różne etapy życia, czas wigoru i czas starości, wypełnił swoją misję. Możemy powiedzieć, że nie ukrył niczego, nie tylko ze swojej duchowości, ale także, a to jest jeszcze chyba rzadsze, ze swojego człowieczeństwa. Zwłaszcza te lata naznaczone chorobą i cierpieniem, które przeżywał w cierpliwości i wierze. Byłem wtedy dyrektorem Centrum Telewizji Watykańskiej i mogę was zapewnić, że śledzić chorego papieża, zmagającego się z tak bolesną i widoczną chorobą Parkinsona, było wielką odpowiedzialnością, było trudne i wymagało od nas wielkiej delikatności. Ale Jan Paweł II chciał być widziany i ufał naszemu sposobowi przekazywania światu jego cierpienia. Papież Benedykt XVI. Wielu uważa, że nie był on dobrym komunikatorem. I dlatego ośmielam się przedstawić moje osobiste świadectwo o Benedykcie XVI jako komunikatorze. Na kilka dni przed trzecią podróżą Benedykta XVI do jego ojczyzny niemiecka telewizja poprosiła o krótką wypowiedź z zamiarem wyemitowania jej w popularnym, trwającym dokładnie 3 minuty w programie religijnym pod tytułem Słowo na niedzielę. Papież zgodził się i z ekipą telewizyjną pojechaliśmy do Castel Gandolfo nagrać go. Przygotowaliśmy sprzęt, a kiedy papież przybył punktualnie co do minuty,
powiedziałem mu, że gdyby zaistniał jakikolwiek problem lub błąd, będzie mógł spokojnie nagranie przerwać, powtórzyć, gdyż dla nas korekta na etapie montażu nie stanowi najmniejszego problemu. Benedykt, uprzejmy jak zawsze, bez żadnej kartki w ręku, podziękował i zapytał, kiedy powinien zacząć. Po moim sygnale zaczął mówić. Bez jakiejkolwiek niepewności, głośno, bardzo płynnie, jasno, patrząc prosto w kamerę, by w pewnym momencie nagle skończyć. Spojrzałem na zegarek. Minęły 2:55. Byliśmy zdziwieni. Papież zapytał, czy jest jeszcze coś do zrobienia. Powiedzieliśmy, że nie, że to było idealne. Pożegnał nas z właściwą sobie życzliwością i odszedł. Wszystko trwało niewiele ponad 5 minut. Taki był papież Benedykt. Swoje klarowne poglądy przedstawiał w sposób uporządkowany, logiczny, pewny, pozbawiony jakiegokolwiek bałaganu. Mało kto potrafi wyrazić siebie tak jak on, w sposób tak jasny, syntetyczny, pogłębiony, po prostu perfekcyjny. Nie posiadał jednakże zdolności pomagających w komunikacji tak jak jego poprzednik i następca. Nie podobało mu się oklaskiwanie. On wolał doprowadzić do końca swoje przemówienie i w sposób uporządkowany i jasny przedstawić swoje poglądy. Był w tym niedoścignionym mistrzem i dlatego był kochany i podziwiany przez tych, którzy oczekiwali słowa bogatego w treść, w ideę, słowa inspirowanego przez głęboką refleksję i duchowe poszukiwanie. Zawsze byłem pod wrażeniem uwagi, z jaką śledziły go setki tysięcy młodych ludzi w dniu czuwania podczas Światowych Dni Młodzieży w Kolonii, Sydney i Madrycie. Nie przerywali mu okrzykami i oklaskami w odpowiedzi na jego słowa, gdyż zdawali sobie sprawę, że lepiej jest wsłuchać się w jego słowa, by nie przeinaczyć i nie spłycić ich znaczenia i głębi. Warto jeszcze wspomnieć o innym sposobie komunikowania papieża Benedykta. Przede wszystkim o jego książkach o Jezusie. Chcę powiedzieć, że nie tylko to, co ukazuje się w mediach lub mediach społecznościowych, jest komunikacją, lecz także poważne i pogłębione publikacje tworzące kulturę. Powinny być one zaliczane do dziedziny komunikacji i uznane za jeden z jej fundamentów. Benedykt XVI to jedyny papież ostatnich czasów, który w trakcie swojego pontyfikatu napisał monografię, wykazując się przy tym dużą kompetencją naukową, powiązaną z umiejętnością syntezy wątków biblijnych, teologicznych i duchowych. Ta trylogia o Jezusie ma istotne znaczenie dla ludu Bożego i dla ukierunkowania lektury Słowa Bożego w Kościele naszych czasów. Warto zatrzymać się również przy wywiadach udzielonych przez tego papieża z Niemiec. W tym celu należy spojrzeć wstecz, wziąć pod uwagę okres sprawowania przez kardynała Ratzingera funkcji prefekta Kongregacji Nauki i Wiary. W tamtym czasie uczestniczył on w licznych debatach i konferencjach, ale przede wszystkim udzielił 3 wywiadów rzek. Jeden z Vittorio Messorim i 2 z Peterem Sewaldem. To stanowiło prawdziwe wydarzenie wydawnicze i nadzwyczajną nowość, ponieważ żaden prefekt przed nim tego nie zrobił. Chciałbym również wspomnieć o jakości i stylu środowych kateches podczas audiencji generalnych, wygłaszanych jedynie z 5 notatkami pod ręką, o bogatych treściowo i przemodlonych lecciones divine, o swobodnych rozmowach z księżmi, a zwłaszcza o ostatniej, niezwykłej, na temat drugiego Soboru Watykańskiego, 3 dni po ogłoszeniu swojej rezygnacji z posługi. Jednak, jeśli miałbym powiedzieć, co dla mnie pozostaje
najważniejszym rodzajem komunikacji papieża Benedykta, to myślę, że jego homilie. Harmonijna synteza teologii, wiedzy biblijnej i duchowości osiągnęła w nich najwyższy poziom, a ich inspirująca moc często wznosiła się na szczyty, nie waham się powiedzieć, najwyższe. Ktoś może jednak zapytać, ale co to ma wspólnego z komunikacją? Otóż w życiu Kościoła homilia jest najważniejszą formą komunikacji, a jej jakość często bywa odbiciem jakości tegoż życia. Nie bez przyczyny w adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium Franciszek poświęca jej niezwykle obszerną i szczegółową część. Doświadczyłem też ogromnego poczucia przywiązania Benedykta XVI do prawdy i przejrzystości. Szybko jednak zacząłem sobie uświadamiać, że za to doświadczenie trzeba płacić wysoką cenę, którą może być ogromne cierpienie. Wszyscy wiemy, że jednym z wielkich krzyży pontyfikatu Benedykta, uważam, że największym, była sprawa molestowania seksualnego w Kościele. Trzeba było wówczas stanąć w prawdzie, choćby była niezwykle bolesna, nawrócić się głęboko w prawdzie przed Bogiem i ludźmi. Oto jedna z wielkich lekcji komunikacji, którą pozostawił nam papież Benedykt, być może największy. Papieża Benedykta próbowano również oskarżyć o współudział w ukrywaniu tych zbrodni. To nieprawdopodobne oskarżenie jest absolutnie fałszywe. Przeciwnie, Benedykt oddał historyczną zasługę zarówno Kościołowi, jak i światu w dziedzinie zwalczania nadużyć seksualnych. Papież Franciszek. Przyznaję, że w pierwszych dniach nowego pontyfikatu, gdy zdałem sobie sprawę, że nowy papież swobodnie posługuje się tylko hiszpańskim i włoskim, poważnie się zaniepokoiłem. Uderzył mnie również fakt, że nie śpiewa, ale kwestia języków była znacznie poważniejsza. Wiemy jednak, co było dalej. Do Rzymu śpieszą tłumy liczniejsze niż wcześniej, a zainteresowanie papieżem jest bardzo żywe we wszystkich częściach świata, w najróżniejszych kulturach. Nawet Time Magazine, najbardziej znany anglojęzyczny tygodnik, niemal natychmiast ogłosił papieża człowiekiem roku. Również podróże za granicę, nawet w Azji, Afryce czy Ameryce Północnej, przebiegły bardzo pomyślnie. Zrozumiałe więc, że znajomość języków jest dla komunikacji co prawda ważna, ale to nie wszystko. Zrozumieliśmy, że najważniejsza jest bliskość papieża z ludźmi. Że przez zniesienie dystansu między papieżem i ludźmi wyraża się jego postawa duszpasterska i duchowa. Papież, że tak powiem, ubezpośrednia komunikację aż do uścisków i pocałunków hojnie rozdawanych, szczególnie najmłodszym i cierpiącym. I ta właśnie spójność postawy i gestów oraz ciągłe przypominanie o miłości i miłosierdziu, o bliskości i gościnności Boga wobec wszystkich nadaje skuteczność i niezwykłą siłę głównemu motywowi jego przepowiadania. Jasne, że styl jego posługi nie wynika z przyjęcia jakiejś nowej strategii komunikacyjnej obmyślonej przy biurku, ale jest to owoc przeżywanej spontanicznie i w całkowitej prawdzie postawy duchowej i duszpasterskiej, bardzo zbliżonej do postawy Jezusa z Ewangelii. Innymi słowy, Franciszek jest autentyczny, przez co jest wiarygodny. W centrum swojej posługi głoszenia stawia zawsze osobę Boga, który we wcieleniu Syna stał się miłosierdziem. Skutecznie zatem przekłada programową zasadę z Ewangelii Gaudium, aby udać się do serca Ewangelii po to, by znaleźć tam właściwą hierarchię prawd i sposób na jej przekazanie prosto
i treściwie do wszystkich bez wyjątku i bez wykluczania kogokolwiek. Oczywiście Kościół i poprzedni papieże zawsze mówili, i to dużo, o miłosierdziu Bożym, ale myślę, że nikogo nie obrażę, jeśli powiem, że skuteczność głoszenia miłosierdzia jest najbardziej specyficzną łaską tego pontyfikatu. A sposób, w jaki Franciszek je ogłasza, stanowi naprawdę żywy i konkretny wzór nowej ewangelizacji. Sądzę też, że papież z Argentyny uważa, iż nie tylko język oficjalnych dokumentów dotyczących konkretnych problemów życia chrześcijańskiego, jak na przykład Amoris Laetitia, potrafi przybliżać magisterium do życia i je interpretować, lecz także wymowa ekspresji słownej i wymowa gestów. Pomyślmy o porannych homiliach w domu świętej Marty, prawdziwej nowości tego pontyfikatu, o odczytywaniu Ewangelii w kontekście życia codziennego i o jej głoszeniu językiem prostym i konkretnym. Pomyślmy o rosnącej liczbie wywiadów, w których papież z pokorą osoby nieposiadającej ostatniego słowa w każdej kwestii pokazuje rozmówcy chęć spotkania i wspólnej podróży w poszukiwaniu najwłaściwszej odpowiedzi na postawione pytania. Pomyślmy o kreatywności coraz to nowych gestów miłosierdzia i o miłości do ubogich i do mieszkańców peryferii geograficznych i egzystencjalnych naszego świata, naszych miast, samego Kościoła. Przykłady można by mnożyć. Tymczasem Franciszek w dzisiejszej kulturze, na ogół pozbawionej wymiaru religijnego, umie dotrzeć do głębi ludzkiego doświadczenia i pomóc usytuować je w perspektywie relacji z Bogiem. To naprawdę nowa ewangelizacja, której tak bardzo potrzebujemy. W tym bardziej pozytywnym spojrzeniu trzeba dostrzec rolę, jaką odegrały media. Życzmy więc sobie, by media, przynajmniej wiele z nich, skorzystały z okazji, pozwoliły, by ich wielki potencjał wspomagał papieską służbę ludzkości i dzisiejszemu światu. To przymierze dla dobra może też pomóc pracownikom mediów odnaleźć z radością najwyższą godność ich zawodowego powołania do budowania dobra wspólnego i lepszego świata. Niech więc prorocze wołanie Jana Pawła II, od którego zaczęliśmy to przemówienie, błogosławiona telewizja, zabrzmi na nowo, wzbogacone o błogosławiona sieć, błogosławione nowe media, błogosławione media społecznościowe. Zróbmy wszystko, aby tak właśnie. Presentato una serie di considerazioni che spero siano state di vostro interesse, ma non costituiscono un'esposizione organica e strutturata. Perciò lasciatemi raccogliere almeno una lezione a modo di conclusione. I tre papi che ho servito sono persone che hanno comunicato il Vangelo comunicando se stessi, con la loro vita, con parole e con atti coerenti con il Vangelo e credibili. La comunicazione che a noi interessa, perché più fondamentale, è anzitutto quella della verità vissuta e testimoniata. Perciò si può avere comunicazione efficace anche quando la parola viene a mancare, come nella lunga malattia di Giovanni Paolo II, oppure quando si portano con coraggio e coerenza a tempi difficili, come è avvenuto nel pontificato di Benedetto XVI, o quando si usa un numero limitato di lingue, come nel pontificato di Papa Francesco. Perciò, le strategie di comunicazione o l'uso degli strumenti e delle nuove tecnologie di comunicazione
hanno certamente un valore, ma un valore secondario, di aiuto rispetto alla forza del messaggio stesso, composto insieme dalle parole e dagli atti, dalla testimonianza di vita e di fede del comunicatore. La vera strategia non sta quindi nel fare apparire quello che non c'è, ma al contrario, proprio nel mettere in evidenza il carisma specifico del servizio del Papa e la grandezza del suo messaggio. E dobbiamo ringraziare Dio per averci donato nel nostro tempo dei papi a cui proprio non sono mancati né la grandezza del messaggio né i carismi per comunicarlo al mondo. Servirli è stato per me un dono e un privilegio di cui sarò sempre grato a loro e a Dio. Il nostro dottore, ti ringraziamo tanto con le parole, con la tua testimonianza detta davanti a noi. Il suo discorso è molto importante non solo per quelli che studiano il giornalismo, per ognuno di noi, per la nostra università, per la missione che fa l'università cattolica. Ringraziamo tanto.